Przyjaciele, ja dzisiaj kontynuujemy dalej nasz cykl. Czy wiesz, co masz? Będę dzisiaj mówił o mocy do obrony i do ataku. Rzeczy, która też ma, można powiedzieć, niestety, ale często. Bardzo często, naprawdę niezadowalający efekt. W liście Jakuba 4,7 jest napisane: przeto poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Takie jest słowo. I teraz jest bardzo ważne pytanie, które ty sobie musisz zadać, czy ty w to wierzysz? Bo czy ty masz wiarę w ten tekst, że to jest w ogóle tekst święty, czyli że to jest tekst, który jest zasadą Bożą. Bo to nie jest jeden z elementów, że tak powiem, drugiego rzędu spraw Bożych. Tylko to jest właśnie jedna z prawd. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I to jest w ogóle informacja o tym, że ta rzecz musi się stać. Czyli w ogóle, jeżeli człowiek Boży poddaje się Bogu i przeciwstawia się diabłu, to biorąc pod uwagę, że jest to święty tekst, czyli prawda Boża, to wypadałoby, żeby problem natychmiast ustąpił. Teraz, jak każda rzecz, bo wiesz, ja wierzę Bogu. Ludzie mówią, ja wierzę Bogu. I to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka wypowiedź. No bo jeśli ty wierzysz Bogu, to winieneś mu wierzyć w każde jego słowo. Powinieneś mu też wierzyć w to. A teraz przyjrzyjcie się sobie, kto z was rzeczywiście wierzy w to, że poddając się Bogu i przeciwstawiając się diabłu, diabeł ucieka od ciebie. I zobacz, jakie masz doświadczenia z tym związane. Ty musisz zobaczyć, jakie masz doświadczenia. I co to oznacza dla ciebie, nie? Że ty masz takie doświadczenia. Ktoś powie, o, zdarzyło mi się takie coś. Zdarzyć, rozumiecie, o co chodzi? Zdarzyć się to jest zupełnie inna rzecz. Zasady Boże, przyjaciele, prawdy Boże, one nie są po to, żeby nam na ich podstawie coś się w życiu zdarzało. To albo jest stała w naszym życiu, albo mamy porażkę. I my musimy to uznać. Albo to jest stała rzecz, albo mamy porażkę. Coś w nas nie trybi prawidłowo. Bo zdarzyć się to może się różnym ludziom różna rzecz. I chrześcijanom też się zdarza to, że poddadzą się Bogu i przeciwstawią się diabłu i on ucieknie od nich. To im się zdarza rzeczywiście. Ja nie wątpię w to. Ale zamysłem Bożym nie jest to, żeby to się nam zdarzało. Zamysłem Bożym jest to, żeby to było w nas stałym elementem. Jak hamulec w samochodzie. Nie można powiedzieć, o, zdarzyło mi się, że zahamowałem. Zadziałało. Jak ja miał samochód, w którym by zdarzało się, że zadziała hamulec, po prostu, wiecie, to mnie by się raz zdarzyło, że nie zadziałał. To by było tylko raz. Następnie ten samochód, wiecie, co by się z nim stało? Stałby na warsztacie, wybebeszony przez naszych mechaników. Po prostu byłby na warsztacie i byłby wybebeszony. Od razu było góra, wszystkie dudy wywalamy. Rozumiesz, o co chodzi? Bo samochód co? Nie hamuje. A teraz w życiu chrześcijanina ataki są ciągłe i czasem się zdarza je odeprzeć. I chrześcijanin mówi, no odparłem atak. Chwileczkę. Przecież zobaczcie,
ten rodzaj myślenia od razu winien nas kierować do warsztatu. Od razu powinniśmy powiedzieć nie. Coś mi tutaj nie zgrzyta, coś mi nie zazębia się, coś tu w ogóle nie jest tak. W ogóle raz na jakiś czas udaje mi się przeciwstawić diabłu. Raz na jakiś czas okazuje się, że diabeł może ode mnie ucieka. Boże, coś z tym mechanizmem duchowym jest nie tak. Trzeba na warsztat. Tam trzeba zobaczyć, co tam jest. Bo ja cisnę pedał hamulca, a ja lecę dalej. Lecę dalej ze śmiercią w oczach. I w pewnym momencie krzyczę w ogóle jak Piotr, ratunku, ratunku, pomóż, 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 pomóż. Wiesz, o co chodzi, nie? Drugi list do Koryntian 6:4-7 mówi tak. Okazujemy się sługami Bożymi w słowie prawdy i w mocy Bożej ku natarciu i obronie. Paweł nas poucza, że w wyniku chodzenia w prawdzie Bożej uwolni się w naszym życiu moc, która to moc będzie działała na dwóch płaszczyznach. Ku natarciu i ku obronie. Czyli jeśli przyjmujemy jakąś prawdę Bożą, wierzymy w nią i prawdziwie ją przyjmujemy, to wtedy uwalnia się moc. Rozumiecie, kiedy się moc uwalnia? Kiedy przyjmujemy prawdę. Prawda jest jakby źródłem mocy. To z prawdy ta moc wypływa. I teraz ta moc, jak ona się realizuje? Jak się realizuje ta moc? Ta moc nie realizuje się w ten sposób, że na przykład znika opresja, że znika problem. Rozumiecie? Tylko ta moc realizuje się w ten sposób, że mamy umiejętność do natarcia i do obrony. W ten sposób działa moc. Wielu chrześcijan też dziwi się, jak to, ja, to ta moc to jaka to ma być? To ma zmieść diabła. Ja mówię, nie. Moc Boża nie zmiata diabła. To jest bardzo ważne. Moc Boża uzdalnia mnie do tego, abym ja zmiótł diabła. To jest ogromna różnica. Ogromna różnica. Nie ma takiej przestrzeni duchowej, że jest jakaś uwolniona moc, która zmiecie diabła. Stąd modlitwy ludzi. Boże, uzdrów mnie. Boże, uwolnij mnie. Boże, zrób to. Boże, zrób tamto. To są wszystko modlitwy grzeszne. To grzech tak się modlić. To trzeba pokutować z takich modlitw. Przyjść do Boga i przeprosić, powiedzieć, bo ja przepraszam w ogóle, bo ja to opowiadałem głupot Tobie, sobie i wszystkim dookoła. Wszyscy aniołowie się ze mnie śmieją. Wszyscy aniołowie. Jestem pośmiewiskiem nieba. Siedzę i gdaczę tutaj jak stara kura, rozumiesz? Bo moc jest jasno określone, że ona działa we mnie, abym ja nacierał i abym ja się bronił. Chrześcijanie nie lubią nacierać, nie lubią się bronić. Oni wymyślili sobie, ja mówię, wielu chrześcijan wymyśliło sobie model taki, że Bóg ich broni i Bóg za nich naciera. I oni cytują takie teksty, które dzisiaj proroczo należy przyjmować, a nie literalnie. Pan idzie przede mną i niszczy wrogów moich. Bo on przeczytał to w Starym Testamencie. Pan idzie przede mną, bo... Jaki Pan idzie przed tobą? Jaki Pan? Pan nie chodzi przed ludźmi. Co to jest? Nie ma takich bytów. Pan idzie, zanim ludzkość idzie. Pan jest szefem. Ludzkość to jest ta reszta. Teraz Pan idzie przed ludźmi. Wielu chrześcijan ma takie wyobrażenie. Jesteśmy armią Pana. Pan idzie przed nami. Mieczem tam czyści w ogóle tych wrogów. My za nim idziemy, zbieramy łupy. Są bzdety. Nie ma takiego Pana. Nie ma takiego Boga. Takiego czegoś nie ma. Pan nie chodzi przed ludźmi. Pan też nie bronił. Panie, obroń mnie. Dlaczego? Dlaczego miałbym Cię bronić? No bo jestem atakowany. No ale siedzisz w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem na moim tronie. No, masz pulpit tutaj.
Rozumiesz, o co chodzi? Na pulpicie, proszę Ciebie, tak. Archaniołowie, aniołowie, cheruby. Rozumiesz? Mądrość. No nie wiem, co tam chcesz? Wciskasz jakiś chcesz guzik. Sygnetem przesuwasz. Rozumiesz, o co chodzi? Po tej klawiaturce, okej? I wchodzisz w miejsce, w którym możesz zaatakować przeciwnika lub się przed nim obronić. Siedzisz w okręgach niebieskich i chcesz, abym za ciebie atakował i abym ciebie bronił. Ale nie tego uczy apostoł Paweł. Nie tego uczy nas prawda Boża. Jeszcze raz. Okazujemy się sługami Bożymi w słowie prawdy i w mocy Bożej ku natarciu i obronie. Nasza robota, to nasza robota. Przyjmujemy prawdę dzięki temu, bo ludzie mówią tak, jak mam uwolnić moc, która jest we mnie? Przyjaciele, nie trzeba tak myśleć w ogóle. Jeśli się przyjmuje prawdę, to moc Boża uwalnia się automatycznie poprzez zadziałanie zgodne z tą prawdą. To jest proste. Nie ma czegoś takiego jak włącznik mocy w nas. Mocy się nie włącza. Nie ma takiego czegoś. Przyjmujemy prawdę i następnie, działając zgodnie z prawdą, musi uwolnić się moc, bo inaczej to jest reklamacja. Ja bym od razu reklamował takie coś. Jak ja bym miał w życiu przypadek, że ja poruszam się w prawdzie i nie działa moc, ja natychmiast bym przyszedł do Boga i powiedział, co to jest? O co chodzi w tej sprawie? Albo ja taki jestem. Ja jestem wolnym w Chrystusie człowiekiem. Ja przyszedł do ojca i powiedział, tato, co to w ogóle za historia? Jestem w prawdzie i nie ma bata. Wiesz o tym ty i wiem o tym ja. To gdzie jest moc? Rozumiesz? Gdzie ona jest? A wielu chrześcijan w ogóle się nie zastanawia, że dlatego nie ma mocy, bo oni nie są w prawdzie. Bo ich tam nie ma. Oni nie wzięli, nie weszli w ten moduł prawdy. To jak się tam ma moc uwolnić? No ale dobra, wchodzisz w prawdę, uwalnia się moc. I teraz jak się ona uwalnia? Ku zdolności do natarcia i ku zdolności do obrony. Rozumiecie? Do natarcia i do obrony. I ja, jak to zobaczyłem, to zacząłem się bronić i zacząłem nacierać. Ja tak prowadzę swoje życie. Ja się bronię i ja nacieram. Ja w ogóle nie szukam do tego partnerów. Wiecie, o co mi chodzi? Ja nie szukam do tego w ogóle partnerstwa w postaci w ogóle Boga, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie dzwonię do Boga, bo ojcze, teraz atakuję właśnie. Teraz tylko bądź ze mną, Panie. Ja w ogóle, są tacy chrześcijanie. To jest taki gatunek jest taki. Panie, teraz idę teraz głosić Twoją Ewangelię. Panie, bądź ze mną. Ja mówię... Albo na przykład, teraz to już tak nie mam, ale kiedyś tam dzwonili w ogóle, wiesz, teraz w ogóle idziemy, wiesz, módl się za nas. Ja mówię, ale o co mam się o was modlić? W jakim celu? O co chcesz się modlić? No bo ja wiem, że jest modlitwa i tam się modlimy o pewne sprawy, nie? Ale o co? No i często to ludzie nie wiedzieli, o co się modlić. Oni nie wiedzieli, o co się modlić. Rozumiesz? A te teksty w ogóle, Panie, bądź ze mną, to jest w ogóle... No to jest obelga. To już jakby... Najdelikatniej powiedziawszy, to jest obelga wobec Boga. Bądź ze mną. Te w ogóle teksty takie. Bądź ze mną, Panie. Dzisiaj idę Ci służyć, Panie. Ty wiesz, na jaki trudny teren tam jadę. Panie, bądź ze mną dzisiaj. Panie, chroń mnie tam na tym terenie. Broń mnie, Panie Boże mój. Tak się modlą chrześcijanie. Wiesz, o co chodzi? To jest w ogóle do pokuty wszystko. Wszystko do pokuty. To wielką taką szczotą. Rozumiesz, tu kiedyś taki apostoł, on już nie żyje, odszedł do Pana. Tu miał, przyjechał do Warszawy, modlił się, objawienie takie miał i na jednej takiej ulicy, na której on kościół założył, to w tym objawieniu, w tej wizji miał taką szczotę, taka szczota wielka szła i sprzątała ten teren. Wiecie, i on tam w ogóle na tej ulicy kościół założył, nie? Bo on powiedział, aha, to tam jest sprzątnięte, bo to musi być sprzątnięte wszystko. To sprzątnąć trzeba, to tam powstanie coś, nie? I on się modlił i to zostało sprzątnięte i tam powstał kościół. To w ogóle wyprzątnąć trzeba z głowy. Panie, chroń mnie, Panie, broń mnie. Słowo jest jasne. Przyjmujemy prawdę,
uwalnia się w wyniku tej prawdy moc w naszym życiu, przez co? Kiedy zaczynamy atakować i kiedy zaczynamy się bronić. Życie chrześcijanina składa się z dwóch elementów, z obrony i z ataku. I tak do końca. I nigdy nie będziesz miał spokoju na tej ziemi. Albo będziesz atakował, albo będziesz się bronił. Rozumiesz? I weź się z tym oswój. Ja się z tym oswoiłem. To jest normalne. To jest normalna sprawa. To jest normalna sprawa. Tak jak celi swojej się nie urządza, tak tutaj na ziemi, rozumiesz, nie buduje się sobie miejsca komfortu. Rozumiesz? Życie chrześcijanina musi być przez niego postrzegane jako życie na poligonie. Tak się żyje, tak się dzieci wychowuje, tak się biznesy prowadzi, tak się małżeństwa zakłada. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak się również relaksuje i tak dalej. Tak jak żołnierze idą się relaksować, rozumiesz, o co chodzi? Żołnierze mają wszystko, jest kantyna, oni sobie mogą iść, pobawić się, wszystko, ale co, kto, kim oni tam są? Żołnierzami, tak? Żołnierzami są. Tak? Różnie bywało. Bywało, że marynarze jacyś, wiecie, wojskowi przyjechali gdzieś do portu, narobili burt, natłukli, uciekli na okręt. To mieli wolny czas. No wolny czas. Chłopaki mieli, pobawili się jak umieli. Wiecie, dym, policja, oni na okręcie, człowieku, policja przyjeżdża, tutaj człowieku, kilku smutnych panów z M-16 na mostku, a to nie można wchodzić. Rozumiesz? US Marines. Tak? Jesteśmy... I o co chodzi? Wszystko w twoim życiu ma funkcjonować na tych dwóch przestrzeniach. Albo atak, albo obrona. W ogóle inaczej nie będziesz miał w życiu. Rozumiesz? Nigdy. Elementy te są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Każdy z nich. To nie jest tak, że to się... Że na przykład ktoś zawsze tylko atakuje, albo ktoś zawsze się broni. Nie. To jest powiązane, to się przenika. Zaczynamy od obrony. Obrona to jest odparcie ataków wroga. A atak to jest natarcie na terytorium wroga. Rozumiesz? Albo cię będzie wróg atakował, albo ty będziesz atakował terytorium wroga. Takie życie jest chrześcijanina. Albo atakuje cię diabeł, żeby ci zabrać coś, albo ty atakujesz diabła, żeby jemu zabrać coś. I takie to jest życie. Rozumiesz? I tylko przechodzisz z jednej w ogóle fazy w drugą. Tak se żyjesz. Teraz ktoś tak nie, jak ktoś tak nie lubi żyć, rozumiesz? To po prostu się wykolei. Stoczy się. Stoczy się w świat. To nie znaczy, że on tam będzie, wiecie, jakimś zaraz ochlajmordą czy kimś tam. To nie w tym rzecz. Po prostu stoczy się mentalnie w świat. Bo on nie wytrzyma w ogóle tego całego układu, nie? Ktoś kiedyś ładnie powiedział. Albo bronisz się przed diabłem, tak? Albo gonisz diabła. Coś ciągle się dzieje z tym diabłem na tej ziemi. Bo on tu jest. I jakby ci to powiedzieć, on jest współlokatorem tej ziemi. On tutaj mieszka. Wielu z was przeszło w swoim życiu takie sytuacje, że mieszkało z jakimś lokatorem w jednym mieszkaniu. Miałeś ty pokój, lokator miał pokój i naprawdę nie było słodko. Rozumiesz? Ty sprzątałeś, lokator nie. Rozumiesz, o co chodzi? Ty się zachowałeś normalnie, lokator zaczynał, proszę ciebie, swoje życie rozrywkowe, proszę ciebie, o 6 rano w poniedziałek, rozumiesz, i kończył o 6 rano w niedzielę, na przykład. Takie są różni lokatorzy. Wiesz? I czasami w ogóle miałeś sytuację, że musiałeś się w ogóle z tym lokatorem w ogóle złapać, no. Przychodziłeś pełen w ogóle z lewozmywak garów, powiedzieć, czy to jest? Co to w ogóle jest? 14 mieszka, ja tu w ogóle zmywam? Co ja jestem? Zmywarka? Wiecie, jak jest.
z dziwnymi lokatorami mieszkać. Takiego lokatora mamy tu na ziemi. Mieszka tu na tej ziemi. Mieszka tu diabeł. Rozumiecie? I mieszkamy tu my. I to nie jest coś takiego, że można sobie w ogóle to wrzucić jakieś w taką kategorię bajek i powiedzieć, ja jestem z Bogiem. W ogóle to są, wiesz, z cyklu w ogóle, ja nie wiem, Bóg wie. Pan poprowadzi, ojciec załatwi, wiesz o co chodzi. To nie, po prostu tu diabeł mieszka. Rozumiesz? Chodzi do tej samej toalety, co ty. Gotuje w tej samej kuchni, co ty. Rozumiesz? Zagląda ci przez okno do domu. Patrzy w ogóle w oczy twoich dzieci. Rozumiesz? Przychodzi do twojej firmy. Idziesz głosić, prorokować, uzdrawiać, a on sobie idzie z tobą. Nie ma go gdzieś daleko, jest przy tobie. Ty pod rotundą, on też. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jesteś, on tam jest i ty jest. Gdziekolwiek ty, tam on. Jesteśmy zdani na siebie. I teraz musimy odpowiednio do tematu podejść. Tego nie wolno ani się bać, ale nie wolno też być leniwym w tej dziedzinie. Nie wolno mówić, to się jakoś rozwiąże. Też to nie rozwiąże się. Wiesz, jak jeszcze mieszkałeś z jakimś dziwnym lokatorem, to mogłeś się modlić o cud. Modliłeś się, często lokator się wyprowadził, albo ty znalazłeś inne mieszkanie i było git, nie? Ale z diabłem tak nie będzie, on się stąd nie wyprowadzi. Rozumiesz? Najbliższa informacja o jego wyprowadzce, tak? To jest to, że zostanie związane na 1000 lat przez anioła, kiedy rozpocznie się 1000-letnie królestwo, a to jeszcze kawałek drogi. Do tej pory jesteśmy skazani na niego, a on na nas. I teraz musimy się odpowiednio ustawić do tego. Każdy chrześcijanin musi być odpowiednio ustawiony. Od momentu duchowego odrodzenia masz wmontowany w siebie moduł zarówno do obrony, jak i do ataku. To ci wmontował Święty Duch w momencie, kiedy spotkałeś się z Jezusem. Masz do tego moc. Moc do obrony i moc do ataku. Masz do tego narzędzia Boże w postaci Jego zasad. Wojna jest rozpisana. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest chaotyczna walka. To jest rozpisana wojna. Ja uwielbiam w ogóle... Ja porządek w ogóle lubię. Naprawdę. Ja lubię porządek. Ja lubię w ogóle wiedzieć, co gdzie jest. Ja nie lubię szukać rzeczy. Są tacy ludzie, którzy szukają rzeczy. Wiecznie coś im... Ja lubię wiedzieć, gdzie co jest. U nas w domu, jak jest szafka i tam są garki, to tam są garki. Ja mogę wstać w nocy, otworzę, garki stoją tam. I to jeszcze odpowiednio ustawione te garki stoją. Bo ja wiem, który w którym. Ja wiem, że to stoi takie, to stoi... to wyjmę, postawię. Wiem, gdzie stoją talerze. Tu stoją duże talerze, tu stoją małe, tu stoją średnie, tu stoi to. Ja wiem, gdzie to stoi. Tu stoją kubki, tu stoją filiżanki. Wiesz, o co chodzi? To nie są wymieszane rzeczy. W lodówce rzeczy są poukładane w określonych miejscach. Jak tu jest nabiał, to tu jest nabiał. Żebym się nie dziwił, że sięgam do pomidorów, a tam jest stary ser. Nie chcę starego sera, rozumiesz? Bo go schowałem za pomidorami. Nie. Są zgrupowane pomidory w tym w ogóle bloku. Tam tu żyją pomidory. To jest życie pomidorów tutaj. Ja wiem, że tam są. A tu jest ser. Kocham porządek. Dlatego, że porządek, wiecie, co się dzieje przez porządek? Życie jest łatwiejsze. Tylko z tego powodu kocham porządek. Bo życie jest łatwiejsze. Łatwiejsze. Moja mama ma siostrę, ciocię taką moją, ona, jak pamiętam, ona zawsze, moja mama zawsze była taka, że jak się szła do pracy na określoną godzinę, to ona miała, no konkretnie miała zaplanowane, kiedy wychodzi, co robi, docierała do tej pracy. Moja ciocia jeździła do pracy do Warszawy
I na przykład był autobus, no nie wiem, o której strzelam, 6:50, no nie? No ciocia, powiedzmy, 6:35, proszę ciebie, ona ubierała się. W ogóle wiesz, o co chodzi. Wiesz, ona wychodzi. Wiesz, w ogóle nie do przyjęcia dla mnie sposób myślenia. No nie do przyjęcia. Czemu? Bo taki umysł Boży nie jest. Na przykład Bóg nie stworzył czasu po to, żeby z czasem igrać. Słyszeliście kiedyś coś takiego? Czas nie jest po to, żeby z nim igrać. Czas nie jest po to, żeby go lekceważyć. Czas nie jest po to, żeby go olewać, nadwyrężać. Wiecie, co jest napisane w mojej Biblii o czasie? A wykorzystujcie czas. I to słowo wykorzystywać, to jest greckie słowo określające wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. Także jeżeli jest jakieś przeznaczenie i na przykład o godzinie 8:50 mam autobus, rozumiesz, to ja mam być przygotowany na tą 8:50. Ja muszę wiedzieć, ile ja do tego autobusu będę szedł. Rozumiesz, o co chodzi? Ja się nie mogę spóźnić. Ludzie się spóźniają. Mówię, czemu się spóźnić? Autobus nie. Spóźniłem się na autobus. Ja mówię, dlaczego się spóźniłeś na autobus? Wytłumacz mi to. Wytłumacz mi logicznie, czemu się spóźniłeś na autobus. Mówię, co? Kierowca zawalił, coś. No, ja mówię, no dalej lecimy do momentu tego... Zaspałem. Aha! To dlatego się spóźniłeś, bo zaspałeś, a nie spóźniłeś się na autobus. Czyli dlatego spóźniłeś się, nie przyszedłeś na czas, bo jesteś leniem. Nie ma tam elementu autobusu. Zgadzacie się ze mną? Idziemy po linii logiki. Tam nie ma elementu autobusu. Jesteś leniuchem. Leniuszkiem. Po prostu. I to uznajmy. I to jest co? To jest lekceważenie czasu. To jest wywalenie w ogóle w powietrze Bożej prawdy na temat wykorzystywania czasu. Ludzie nie szanują, wiecie, ludzie nie szanują rzeczy naturalnych. Wiecie, jak jest trudno szanować rzeczy ponadnaturalne, jak się nie szanuje naturalnych? Wiecie, jak jest trudno mieć szacunek do rzeczy niewidzialnych, jak się nie szanuje widzialnych? Wiecie, jak jest trudno dyscyplinować się duchowo, jak się nie dyscyplinujemy fizycznie? Wiecie, jak jest trudno pokutować, jeśli się nie sprząta we własnym domu i się nie wynosi śmieci? Kiedyś byłem u takiego człowieka wierzącego w domu, wszedłem do niego do domu. Ja do niego mówię, ty, co to jest? Mówię, bo... No on mówi, no to tu se usiądź. Zdjął mi książki, zdjął, przesunął mi coś tam, w ogóle wiesz, o co chodzi. Ja mówię, człowieku, to jakby tornado przeszło w tym domu. Rozumiesz? I tak sobie z nim siedziałem, gadałem i on mi opowiadał, jak ma życie sypnięte, nie? Ja na pewno wiedziałem, czemu on ma życie sypnięte. On miał tak w środku, jak w tym mieszkaniu. On miał tak tu. Tam wszystko było wymieszane. Bo jest bardzo ciężko, wiecie, bo pierwsze rzeczy są te, co są materialne, fizyczne. Pierwsze to, co cielesne, mówi Paweł. Pierwsze to, co cielesne. Co cielesne. Co cielesne. W życiu człowiek nie oczyści swojej duszy, jeśli nie myje swojego ciała. Gwarantuję ci, jak jesteś brudas, w życiu nie zrobisz porządku z duszą. Co jest? To śmierdzący prorok, ja wiem, są tacy prorocy. Tutaj chodzi o to, że to, rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo proste. Nie pierzesz swoich ubrań fizycznych, na pewno nie pierzesz swoich szat duchowych. Na 100%. Rozumiesz? Bo jakbyś w ogóle miał odrobinę zdrowego myślenia, to byś wiedział, że jeżeli ty śmierdzisz, to sprawiasz nieprzyjemność człowiekowi, który cię wącha. A więc nie mów mi o głębiach miłości, rozumiesz? Skoro brzydko pachniesz, a ktoś cię wącha. I na przykład są ludzie, co im to sprawia przyjemność. Rozumiesz? Ale to są odizolowane przypadki. Zasadniczo społeczeństwo będzie chciało mieć komfort pod tytułem, abyś pachniał. Rozumiesz? Pamiętacie, co Bóg zrobił z Żydami? To był naród, który się mył najbardziej ze wszystkich narodów. Oni ciągle się myli. On zanim nauczył ich zasad duchowych, to ich nauczył zasad fizycznych. Dietę im zrobił taką, że się w głowie nie mieści. Do tej pory ta dieta działa.
człowieku. Nauczył ich myć. Nawet im powiedział, jak kupę robicie, to będziecie mieli szpadelek. Każdy miał obowiązek mieć swój prywatny szpadelek. Jest napisane, gdy to coś, co z ciebie wyjdzie, tak? A poza tym za obozem to zrobisz. Wykopiesz dziurkę, to coś tam włożysz i to zasypiesz. No dyrektywy, człowieku, w Piśmie Świętym. Po co on to robi? A tam jeszcze jest tekst, gdyż Pan, gdy będzie przechodził przez obóz, tak? To nie może w to wdepnąć. Mistrz. Ale to są prorocze rzeczy. To nie jest po to, żebyśmy, wiecie, to nie było po to, żebyśmy dzisiaj z tego robili jakiś w ogóle kodeks do mycia, prania i tak dalej. Nie, to jest prorocze. To nam pokazuje zależności. Po co? Po to, żebyśmy rozumieli, jak funkcjonować w duchowych zasadach. Okej? Jak być skutecznym w duchowych zasadach. Narzędzia Boże musisz szanować. Bo wtedy będziesz skuteczny. Musisz szanować narzędzia Boże, które Bóg ci daje. Pamiętaj, wojna zaczyna się w twoim umyśle. Tu jest wojna. To natarcie i obrona są tu. Tu się dzieją. Natarcie i obrona. Paweł mówi w ogóle o ludziach, których myśli wzajemnie się oskarżają i wzajemnie usprawiedliwiają. Walka jest w głowie. Stąd się zaczyna. To właśnie tam diabeł atakuje cię najsilniej. I właśnie tam masz najbardziej, masz przede wszystkim zabezpieczyć teren. Rozumiesz? I teraz stricte zaczniemy już od obrony. Co to jest? Obrona, wbrew obiegowej opinii, to nie jest pasywność. Obrona to jest wymuszony rodzaj walki. Czyli bronimy się, bo na nas wymuszono walkę. Siedziałeś sobie spokojnie, normalnie sobie żyjesz i teraz ktoś cię zaatakował. Co on zrobił? Wymusił na tobie walkę. Ty się tam nie rwałeś do tej walki. Tak? Ale obrona u swojej podstawy jest walką. Wymuszoną, ale walką. A więc obrona to wymuszony rodzaj walki i działania z nią związane. Wszystkie działania. Prowadzone po to, aby zapobiec opanowaniu przez wrogie wojska terenu, który należy do broniącego się. Masz teren swój. Dostałeś coś. Na tym, co dostałeś, wypracowałeś kolejne rzeczy. I to jest twój teren. Kiedy Bóg stworzył pierwszego człowieka w Edenie, to powiedział, chodź teraz, Adam, będziesz ogrodu strzegł. Daję ci ten ogród, ale masz go strzec. Rozumiecie? Czy rozumiecie, gdzie powstaje już, gdzie powstają początki upadku człowieka? Nie wtedy, kiedy Ewa wchodzi w komunikację bezpośrednio z szatanem. Problem zaczyna się od momentu nieustrzeżenia przez Adama ogrodu. Rozumiecie? Musimy zrozumieć, że to wtedy zaczął już się problem. Szatan wszedł do ogrodu, bo ogród nie był strzeżony. Wielu chrześcijan dopiero zaczyna walkę, wiecie kiedy? Kiedy już diabeł siedzi im na drzewie. Teraz metoda, jak go strącić. A w ogóle wiecie o tym, że można tak żyć, aby go nie wpuścić na teren? Bo można zastosować obronę terenu? I ja marzę o tym, żebyśmy my w kościele i w zespole w ten sposób funkcjonowali. Żebyśmy obronili nasz teren. Obronili nasz teren. Dostałeś coś od Boga i teraz na tym, co dostałeś, zacząłeś budować. Zacząłeś wytwarzać i wytwarzasz coraz więcej. Ale teraz musisz to bronić. Powiem ci, im większy teren będziesz miał, tym większa obrona będzie potrzebna.
Ludzie mówią, wow, tak chcę mieć dużo. Ja mówię, no bardzo dobrze, większa obrona. Musisz się bardziej bronić. Obrona. Ludzie sobie myślą, że to jest, kurczę, rancho jakieś, a rancho. Wiesz, to w ogóle jest normalnie na amerykańskiej ziemi, może jest potężne rancho. Rozumiesz? Przede wszystkim, nie każde rancho jest ogrodzone. Ale wszędzie jest tabliczka. Wejście grozi śmiercią. Na terenie rancho właściciel może strzelać. Od przekroczenia tej granicy, rozumiesz, musisz być szybszy niż kula. Wiesz, i takie teksty tam. I rzeczywiście w ogóle właściciel se jeździ po tym rancho na koniu, widzi, o, ktoś tam sobie przeszedł linię. Facet się nie pyta, jak on się nazywa. Facet w ogóle ładuje. Pyk! I on w ramach prawa położy tam gościa i nic mu nie zrobią. Rozumiecie, o co chodzi? Bo konstytucja mu to zapewnia. Bo jest prawo do obrony. Prawo do obrony. Rozumiesz? Bóg dał Izraelitom prawo do obrony. Czasami ludzie mówią, wiesz, bo Bóg powiedział, żeby nie zabijać. Ja mówię, Bóg nigdy nie zabronił zabijać ludzi. Nie ma takiego czegoś. Co to zabijać ludzi? To humanizm. Ludzi nie zabijamy. Zasługują, to zabijamy. Rozumiesz? To jest prosta sprawa. W Izraelu ktoś by wszedł do twojego domostwa, człowieku, to go od razu czego ucikowałeś. Tam było nie morduj. Chodziło o intencje. Nie wolno było mordować. Czyli zabić człowieka z uwagi na złe intencje. Zabicie człowieka nie było niczym dziwnym w Izraelu. To nic dziwnego było. To dzisiaj to jest takie, to dzisiaj to jest coś dziwnego. Dzisiaj w ogóle ludzie to porobili sobie takie rzeczy w głowach, że się wpalę. To takie dziwne. On wziął, zabił go. No to co, że go zabił? Zasłużył? No zasłużył, no to dobrze. Jak to? Jak to? No tak to. Wyrwałem chwasta. Ktoś mówi, co ty gadasz? To co Bóg? To co Bóg gadam? Kwestia intencji. Dlaczego to zrobiłeś? Bo napadł na mnie. Dobrze, mógł nie napadać. Dałem ci odwieczne prawo do obrony. Prawo do obrony ci dałem. Rozumiesz? A więc obrona jest to wymuszona walka. Wymuszona walka. Ma na celu ochronę tego, co należy do ciebie. I jest to twój obowiązek, aby to chronić. I nikt nie będzie tego chronił. Rozumiesz? Za ciebie. Ty dostałeś i ty masz ochronić. Działania obronne mają polegać na tym, aby uniemożliwić wrogowi zrealizowanie założonych przez niego celów. Stwarzając w ten sposób warunki do działań zaczepnych, czyli zaatakowania terenu wroga. Posłuchajcie, to jest bardzo ważne. A zatem celem obrony jest atak. Zawsze. Zawsze. To jest w ogóle, wy sobie zdajecie sprawę, że to, co ja wam teraz mówię, to tego uczą na akademiach wojskowych. Tym jest obrona właśnie. Że to nie jest coś takiego, że wróg napada na jakiś kraj i ten kraj teraz, trzęsąc się, broni się, żeby tylko tu nikomu nic się nie stało. Ten kraj broni się przeciwko działaniom tamtego uzurpatora, po czym w sposób automatyczny przechodzi do ataku na jego terytorium. Tak wygląda prawo wojny na świecie, rozumiecie? Nie ma czegoś takiego,
że można sobie wśród ludzi świadomych napaść państwo na państwo i że to nie pociąga za sobą konsekwencji ataku na te państwo, które zaatakowało pierwsze. Takiej rzeczy nie ma. Rozumiecie? To w naszych głowach takie coś istnieje. Powiedzisz, kiedy chrześcijanina atakuje diabeł, to diabeł musi zdawać sobie sprawę z tego, że on sobie zdaje z tego sprawę, tylko on patrzy, czy ty wiesz, czy nie wiesz o tym. Bo przede wszystkim diabeł patrzy, czy ty w ogóle będziesz się bronił, bo masa chrześcijan się nie broni. A po drugie, to diabeł patrzy, okej, no jak już się będzie bronił, to na pewno mu potem nie przyjdzie, bo ja go tak docisnę tym, że jak on nawet przetrwa, to on i tak mi nic nie zrobi. Ale kiedy diabeł trafia na delikwenta, którego nieopatrznie zaatakował, to delikwent ten atak diabelski traktuje jako pozwolenie wjazdu na jego teren. Zaproszenie. Rozpieprz mi kawałek terenu. Zabierz mi ludzi, którzy należeli do tej pory do mnie. Chrześcijanin powinien mieć taką myśl. Jeśli mnie dzisiaj zaatakował diabeł, to znaczy, że otwiera się przede mną służba. Dziś on uderzył w moją własność. Dostałem na piśmie, rozumiesz, informację, gdzie powinienem wjechać teraz. Ponieważ celem obrony jest atak. Atak. Co to jest atak? Atak to jest gwałtowne uderzenie na przeciwnika, ukierunkowane na zabranie jego terytorium. Gwałtowne. Bezpośrednie. Wielu chrześcijan, jak ma atak, znaczy jak diabeł go zaatakował i on już jest w tej formie obrony i on w tej obronie się w ogóle miota. Ja wiem, jak ja widzę, się wielu miota w tej obronie. Oni z takimi zaciśniętymi zębami się bronią, żeby tylko to dalej nie poszło. Żeby to tylko nie poszło dalej, o Boże. Ja już do takiego miejsca się doprowadzę. Nie, ja się tutaj będę teraz modlił. Będę się modlił dzisiaj, jutro i pojutrze. Ja pójdę na wstawienniczo i zadzwonię do kogoś. I ja w ogóle, dobrze, ja to przetrwam. Ja to przetrwam. Ja to przetrwam. Ja ten atak przetrwam. To jest skończony gość. To jest skończona postać już. Diabeł już się pastwi nad tym człowiekiem. Rozumiesz? Ale kiedy podczas ataku diabelskiego chrześcijanin wejdzie w odpowiednią formę obrony, rozumiesz, o co chodzi? To zacznie być agresywny w stosunku do przeciwnika. Agresywny. Agresywny. Wielu ludzi myśli, że na przykład agresja polega na tym, że... Bo ja wiem, co robią chrześcijanie. Chrześcijanie się... Oni są agresywni, człowieku. Wulgarni są. Tak samo u nas w kościele. Myślicie, że ja nie wiem, ilu z was bluzga. Tylko ty wiesz najlepiej. Jak teraz mówię do ciebie, to w ogóle... Słuchaj, co mówię. Jak się zdenerwujesz, jak rzucasz mięsem na prawo i lewo, bo się zdenerwowałeś, bo ci jakie korki wywaliło, rozumiesz? I jest kur, pier, rozumiesz, o co chodzi? To przyjdź do mnie na terapię. No tak, bo z obfitości serca mówią usta. W twoim sercu jest te kur, pier i tak dalej. Masz to w sercu, rozumiesz? W sercu to masz. W środku ci to siedzi. W środku ci to siedzi. Ci korki wywala. Rozumiesz, o co chodzi? A jeszcze czasami w ogóle ubliżają diabłu. Ty kur taki, ty pier taki. Ja mówię, ty uważasz, że ja mu przeszkadza, że ty kur pier? Co ty w ogóle mówisz, człowieku? To jest agresja? To jest agresja w ogóle? Agresja? To nie jest żadna agresja. Rozumiesz? To jest jakieś dramatyczne, tak? To są jakieś dramatyczne zachowania. Lękowe. Tak się boję. Rozumiesz, że się wszystko we mnie trzęsie.
I teraz ja, kurczę, rozumiesz, naubliżam w ogóle diabłu, naubliżam ludziom, naubliżam sytuacji, proszę ciebie, i ja się teraz rozładuję. Człowieku, czym to się różni od tego, że wypić litr wódki? Czym? Bo ci bezpieczniki wywaliło? Mocniejsze bezpieczniki musisz wstawić, trzeba watować. Wiesz, to jest watowanie bezpieczników? Kiedyś były stare korki. Nie takie jak teraz ładne, tylko był taki korek wykręcany. Korek, filozofia korka. Szkliwo, w środku piach. Z tej strony, proszę ciebie, miedziana końcówka, z tej miedziana końcówka. I drucik w środku. I ten drucik, grubość tego drucika była zależna od tego, jakie było napięcie w ogóle na linii. Rozumiecie, o co chodzi? A że zawsze tolerancja jest ogromna, tak? To żeby nie wymieniać tych korków, to ja robiłem prostą rzecz. Wykręcałem korek, wkładałem tam takiego druta, rozumiesz, takiego zwykłego miedzianego, zaginałem, wsadzałem i koniec. Instalacja się grzała, człowieku, ale światło mi nigdy nie wywalało. A ja i tak wiedziałem, że w ogóle, ja byłem w szkole elektromechanicznej, ja wiedziałem, jaka jest tolerancja na pionie. Rozumiesz? Tam gwoździa byś zabił w ten korek. A ja nie lubiłem w ogóle, że mi światło wywala. Ja w ogóle nie lubię, jak korki wywalają ludziom. Chrześcijanin, któremu korki wywalają, to jest chrześcijanin do roboty. Do roboty. Bo pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ma być w człowieku od rana do wieczora. A bycie agresywnym to nie oznacza, że jest się wulgarnym, chamskim, nieprzyjemnym, nieuprzejmym, krzykliwym, wrzaskliwym, czy jeszcze jakimkolwiek innym. To nie jest agresja. To nie jest agresja. Agresja nie jest zła, bo to jest narzędzie. Rozumiesz? Gdyby zabrał agresję ludzkości, tak? To byśmy mieli anarchię. Anarchię. Wyobrażasz sobie policjanta, który w ogóle pacyfikuje bandytę. Nie tam jakiegoś w ogóle leszcza, rozumiesz, który tam człowieku, nie wiem co robi człowieku, kradnie kratkę kanalizacyjną na złom. Tylko bandziora, rozumiesz, i podchodzi do niego. Rozumiesz, o co chodzi? Przepraszam bardzo, czy pan by zechciał się wycofać ze swoich działań przestępczych? Policjant, jak zobaczy bandytę, tak, to wyciąga broń, wyciąga pałę i pacyfikuje bandytę. Wjeżdża w bandytę. Ja pamiętam, kiedyś mnie spacyfikowała policja. Bardzo szybko to zrobili. Ale fajną rzecz później na przesłuchaniu usłyszałem od policjanta. W ogóle gość do mnie mówi, słuchaj, ale to jest nic osobistego, mówi do mnie. Ty. Oni uwolnili agresję do mnie. Ale to było nic osobistego. Ci goście nie byli na mnie nawet zdenerwowani. Oni po prostu użyli agresji, żeby spacyfikować przestępcę. To było zawodostwo, profesjonalizm, profesjonalizm. I chrześcijanin musi być profesjonalnie agresywny. Profesjonalnie. I agresja jest w każdym z nas. Bo Bóg ci ją dał. Wielu chrześcijan w ogóle ma problem z tym. Oni, ach, ale to jest nie temat na dzisiaj. Generalnie musimy gwałtownie atakować przeciwnika, bo to jest w ogóle bandyta. Naprawdę to jest bandyta. I on działa w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym od tysięcy lat. Rozumiecie? Więc nie mamy do czynienia w ogóle z neptkiem jakimś, tylko naprawdę z bandytą. Bronimy się wtedy, gdy atakuje nas diabeł. A atakujemy wtedy, gdy zajmujemy teren przywłaszczony przez diabła. I to jest notoryczne w naszym życiu. Tak funkcjonujemy. Podstawą zarówno obrony, jak i ataku jest skupienie. Skupieni musimy być. Rozproszony żołnierz, rozproszony chrześcijanin, to jest mięso armatnie. Mięso armatnie. Rozumiecie? Leci. On się dziwi. On się dziwi, że dostał jeden strzał, drugi, trzeci. Zaraz, spokojnie.
Tam można wjechać, tylko trzeba zrobić to profesjonalnie. Profesjonalnie się bronić, profesjonalnie atakować. A ten profesjonalizm jest w twoim duchu. Zasady Boże są zasadami profesjonalnymi. Tam nie ma krzty amatorstwa. Co to jest skupienie? To proces myślowy polegający na błyskawicznym zogniskowaniu świadomości na jakimś bodźcu. Diabeł atakuje i wielu chrześcijan, ja nie wiem, jakby tego nie rozpoznawało, że oni są zaatakowani. W ogóle, przecież jeżeli chodzę w skupieniu, ja nie wiem, jestem skupionym człowiekiem, jestem wyluzowany, idę sobie, mam życie modlitewne, normalnie funkcjonuję w tym życiu modlitewnym, a i teraz pojawia się nagle we mnie coś, co nie współpracuje z prawdą Bożą, co nie współpracuje w ogóle z pokojem Bożym, co nie współpracuje z jakąś treścią Bożą. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja to zbagatelizował. Nie wiem, idę, prosta sprawa, no nieraz to powtarzałem. Idę, czuję ból w jakiejś części ciała. Nie wiem, czy tam ćwiczę sobie w ogóle, raptem kolano, poczułem jakiś ból w kolanie. Przecież to jest bodziec diabelski. Jakim prawem boli mnie kolano? Jakie prawo na to jest? Jakie prawo? Bo prawo, dla którego nie ma mnie nie boleć kolano, to ja znam. W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. On niemoce i choroby moje poniósł na sobie. Jego ranami jestem uzdrowiony. Ja takie prawo znam. A teraz kolano mnie rozbolało. No jakim prawem mnie rozbolało kolano? Albo na przykład pojawiają się problemy finansowe w życiu chrześcijanina. Rozumiesz? I on w ogóle przechodzi do porządku dziennego na ten temat, w tym temacie. Jakim prawem się pojawiły problemy finansowe? Jakim prawem? Zadałeś sobie pytanie? Dlaczego tak jest? Musisz być skupiony. Rozumiesz? Musisz być skupiony, żeby wyłapywać diabelskie bodźce, bo diabeł przychodzi po cichutku. Bardzo rzadko. To sformułowanie, że diabeł przychodzi jako anioł światłości, to jest w ogóle sformułowanie polegające, ono obrazuje to, że on przychodzi po cichutku. Delikatnie. Łagodnie. On rzadko kiedy wjedzie w ciebie, kurczę, rozumiesz, jak kombajn. Rozumiesz? Jak już w ogóle, żeby diabeł wjechał w ciebie jak kombajn, to ty już musisz się napracować. To ty już musisz na terenie musisz go mieć. On się już musi gdzie rozpędzić mieć. Rozumiesz, o co chodzi? On już wjechał na twój teren i teraz ty w ogóle nie zauważyłeś, że on wjechał, a on już sobie swoim łazikiem jakimś pancernym jeździ i w pewnym momencie wbił w ciebie, a ty, ale mnie diabeł gdzieś uderzył. Dlaczego cię diabeł uderzył? Przecież on się musiał rozpędzić gdzieś. No nie mów mi, że się za murem rozpędził. Rozumiesz? Po prostu nie. W murze są luki. Wjechał se na teren i się rozpędził i ci przywalił. Rozumiesz? Natomiast w większości przypadków diabeł przychodzi po cichutku. Malutkimi w ogóle kroczkami zjawia się w życiu człowieka. Dlatego człowiek Boży musi być skupiony, żeby prawidłowo się bronić. Skupiony. Nie rozproszony. Dlatego ja tak nienawidzę rozproszenia. Ludzie są rozproszeni w ogóle. O co ci chodzi? Nie wiem. Rozumiesz? Wierzący jesteś? Nie wiem. Rozumiesz? Bo nie, on nie wie. On już nie wie. Musisz wiedzieć. Jak czegoś nie wiem, to siedzę na temacie, aż się dowiem. Ja nie wiem, czym dla was jest wiedza. Nie wiem w ogóle, jak wy wiedzę. Ja bardzo poważnie traktuję wiedzę. Ja mam do wiedzy bardzo poważny stosunek. Rozumiecie? Bardzo poważny. Bez wiedzy nie ma nic. Nic. Wiedza jest podstawą mądrości. Nie wiesz czegoś, to nie będziesz umiał zastosować tych rzeczy. Ty musisz wiedzieć. Ja na przykład zgłębiam wiedzę. Ja się interesuję.
Ja się interesuję. A dlaczego? A po co? A z czego to wynika? A skąd to jest? Ludzie mówią, Duch Święty mi objawi. Ja mówię, tyle ci objawi. Duch Święty dał ci władze poznawcze. Władze poznawcze, abyś poznawał, musisz mieć w swoim życiu ginosko, głębokie poznanie. Tak tu chodzi o poznanie Boga. Ja mówię, człowieku właśnie, to jest twoja religia. To jest twoja religia. Religia twoja, poznanie Boga. Poznanie Boga to jest poznanie wszystkiego. Poznanie Boga to jest poznanie płytki w ścianie. Rozumiesz? Płytki. Masz wiedzieć. Chrześcijanin ma wiedzieć, a nie być zdziwiony. O, nie wiedziałem. Się dowiedz. Rozumiesz? Takim gościem siedziałem kiedyś w celi i on do mnie mówi tak. No nie, on był w ogóle genialny. Ja mówię do niego, ty, a masz jakiś plan obrony? W ogóle na ten temat, co ty tam, za te przestępstwo? On mówi, on takie, taką gospodarczą sprawę tam miał, nie? On mówi, no bo ja tam, ja będę twierdził, że ja nie wiedziałem, że tak nie można. Ja mówię, ja już nawrócony byłem, ja mówię, nie, no nie wierzę. Mówię, a słyszałeś o takich rzeczach jak dzienniki ustaw? A słyszałeś o takich rzeczach jak kodeksy? Mówię, że człowieku, ty pójdziesz przed ten sąd, to sąd cię wyśmieje. Powiesz, pana pan nie wiedział? Jest pan obywatelem tego kraju? Tak. Pan ma zasmarkany obowiązek wiedzieć, bo my jako państwo informujemy o tym, co wolno, co nie wolno. Tu nie ma wytłumaczenia, ja nie wiedziałem. Że nie wiedziałem naprawdę, że tak nie wolno robić. To trzeba było się dowiedzieć. Iść do prawników, rozumiesz, zapłacić się, dowiedzieć. To słaba linia obrony była. Wytrenowanie skupienia prowadzi do koncentracji. Rozumiesz? Żeby się bronić, trzeba być skupionym, a skupienie doprowadzi cię do koncentracji. Koncentracja to jest skupienie utrzymywane w czasie, czyli stałe skupienie. Ja kocham to. Rozumiecie, o co chodzi? Słuchajcie, Bóg mi świadkiem. Nie chodzę w rozproszeniu życiowym w ogóle. Naprawdę. Nie chodzę w dzień, nie chodzę w nocy. Wszystko, co robię, robię świadomie. W pełnej kontroli. Taką czy inną rzecz. Doprowadziłem do tego, że moje życie jest skoncentrowane. Mogę zatem być gotowy na obronę i na atak. Jestem gotowy na to, bo jestem skupiony. Słuchajcie, to można wyćwiczyć. W ogóle mamy takie władze, że to można wyćwiczyć. Element powtarzany wielokrotnie staje się częścią nas. Można się skupiać, a nie rozpraszać. Ludzie gdziekolwiek idą, muzykę musi włączyć. No musi muzykę włączyć. Rozumiesz? Po co? Albo telewizor musi włączyć. Albo coś musi, ale po co? Kiedy chodzi telewizor, to chodzi telewizor. Jesteś skupiony na telewizji. Taką rzecz robisz. Na niczym więcej. A chrześcijanie to robią takie. Tu chodzi telewizor, tu uwielbienie leci, przez ciebie tu Biblia leży i on w tym wszystkim siedzi. Wiesz, o co chodzi? Kazanie, tu jakieś kazanie, tu on sobie szybko, bo on impuls miał, teraz to on sprawdzi, co jest w wiadomościach, żeby się wstawienniczo modlić. Rozumiesz, tak żyję, ja mówię, Chryste jedyny, to jest jakaś mordęga. Tutaj on sprawdzi w piśmie, się on sprawdza. Czasami przyglądam się na ludzi, sprawdzają ciągle, coś sprawdza. Coś sprawdza, coś robi. Ja mówię, co ci jest? To są rzeczy związane z brakiem skupienia. Rozumiesz? Włączasz sobie jakiś tekst czyjś. Słuchasz, skupiasz się. 15 minut posłuchałeś, wyłączasz. Co robisz? Powtarzasz to w myślach. Proste. Cokolwiek. Wszystko dzieje się w głowie człowieka. Żeby trenować skupienie, trzeba zacząć od bycia uważnym i spokojnym. Dlatego
ataki i obrony chrześcijańskie leżą w rękach ludzi spokojnych. Człowiek roztrzepany życiowo nie będzie w stanie bronić swojego terenu ani atakować diabła. On tego nie zrobi. Uważnym i spokojnym. Uwaga, to jest myślenie o jednym zjawisku. Wielu chrześcijanom myślenie o jednym zjawisku sprawia ból. Tak on ma o jednej rzeczy myśleć przez jakiś czas. Na przykład ja mówię, weź sobie myśl o godzinę o jednej rzeczy. To jest w ogóle jakaś katorga dla niego. A tutaj jeszcze tak, o dzieciach troszkę pomyślę, a tutaj jeszcze o tym, a tutaj o tym. I okazuje się, że miałeś 60 minut o tym myśleć. Rozumiem? Myślał 15. O, 15 sekund. On nie myślał tak, 15 sekund. Bo on myśli, a tu to, a tu to, a tu to. Pomodlę się jeszcze tam pod nosem. Po co te szerebere? Zostaw. Miałeś się skupić na konkretnej rzeczy. Na konkretnej rzeczy. Trenujesz to. Takie szerebere. Rozumiem? Skąd ty to bierzesz? Z jakiej części mózgu? Czemu myślisz o rachunkach w tym momencie? Musicie się na takich rzeczach łapać. Jest uwielbienie, jest cokolwiek. Zobaczcie, co się dzieje z waszymi głowami. Gdzie tam jest głowa? W czym ona jest? Mówisz do kogoś? Dlaczego masz myśli inne niż o tym człowieku? Ja jak mówię do kogoś, patrzę na kogoś, od razu wszystko kojarzę z tym człowiekiem. Ja nie mam w głowie wtedy ani jednego elementu innego niż ten człowiek. Ja będę mówił do Michała, ja będę na niego patrzył, ja będę na nim się skupiał. Rozumiesz? W ogóle będę, jak on mnie zapyta, a jak Michał miał to czy tamto, ja to wszystko zapamiętam, co on ma. W mojej głowie nie będzie przeznaczonego elementu jakiegoś na uwagę dla Michała, a reszta gdzie indziej. Ty? Zielony. Spokój to jest wewnętrzny ład i wewnętrzna cisza. Musicie dbać o wewnętrzny ład i wewnętrzną ciszę. Rozumiecie? Ład i cisza. Jeżeli nie potrafisz dzisiaj nadal być cicho w środku, to masz pracę do wykonania z Duchem Świętym. Wiesz, co to jest cicho? Ja na przykład, ludzie usypiają w ogóle te muzyki sobie włączyć. Ja nie wnikam w to. Muzykę, inne rzeczy. W ogóle... Z medycznego punktu widzenia to jest w ogóle zbędne. Ja czasami takie rzeczy zalecam tylko komuś, kto w ogóle potrzebuje sprania mózgu. To mówię, weź pół roku, słuchaj w ogóle kazań moich w nocy. Załóż te słuchawki, wiesz o co chodzi. Ale generalnie my potrzebujemy ciszy. Ciszy. Jezus szedł się modlić, to tam gdzie... Dlaczego on szedł tam, gdzie nie ma ludzi? Bo ciszę, chodziło o ciszę. Chodziło o to, żeby nie było demonów, żeby była cisza, wiesz o co chodzi. Cisza duchowa i cisza fizyczna. Dlatego jak tu się bronić przed diabłem, jak w środku, w człowieku wszystko chodzi, wszystko w nim się porusza. Nie ma tam grama odpoczynku, nie ma tam grama ciszy, nie ma tam umiejętności skupienia. Ja wam pokazuję po prostu furtki, które są pootwierane, bo ludzie mówią, kurczę, jak, no tak, no a ja tam no z tą obroną, no to diabeł tak do mnie wchodzi z taką łatwością. Ja mówię, no proszę, a co ty masz w środku? Bo to wszystko się dzieje w twojej głowie. Jeżeli ty w środku jesteś pełen hałasu, jeżeli ty jesteś pełen rozedrgania, jeżeli ty nie jesteś skupiony, to jest furtka dla diabła. Jeżeli myślisz o tysiącach rzeczy, rozumiesz? Co to, jak można myśleć o tysiącach rzeczy? Przecież to, o czym ja myślę, ja to kontroluję. Mam kontrolę nad moim myśleniem. Kontrolę. Kontrolę. Jak zauważysz, że nie masz kontroli nad swoim myśleniem i że sobie siedzisz i przychodzą ci myśli do głowy, rozumiesz, o co chodzi, jakiekolwiek, a jeszcze się powtarzają systematycznie na przykład, bo ktoś cię na przykład obraził dzisiaj i będziesz miał w głowie ciągle cię obraził. Rozumiesz, o co chodzi? To znaczy, że ty tworzysz paranoję, to znaczy, że ty masz obsesyjne myślenie, to znaczy, że to trzeba iść na warsztat, bo tam diabeł będzie wchodził przez to. Ja siadam, mam ciszę. Ja siedzę, jakbym miał katatonię. Wiesz, o co chodzi? Jak ktoś z was widział katatończyka, to wiecie, że to jest katatończyk. Wiesz? A do tego się można doprowadzić, żeby mieć ciszę w środku. Wtedy słyszysz najdrobniejszy szmer przekraczania granicy. Jak ktoś ci granicę przekracza, to ty słyszysz to. Słyszysz to w duchu.
Powiesz, o koleżko, kopytko postawiłeś kawałeczek za daleko. Kawałeczek za daleko. Szmer usłyszysz duchowy. Szmer duchowy. A nie dopiero jak się będzie waliło. Du, 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 wszystko się zawaliło. Precz szatanie. Wiesz o co chodzi? A to jest zawalone na tobie już jest. Ty tylko dotąd jesteś, że precz szatanie, precz. A ty w gruzach. Rozumiesz? To nie jest życie chrześcijańskie. Szmer masz słyszeć. Szmer. Kiedy granicę będzie przekraczał. Bo on będzie, bo to bydle. To on się nie nauczy. W ogóle jak myślicie, że diabeł się nauczy, a ja go nauczę, ty nie nauczysz diabła niczego. Rozumiesz? Diabła można tylko wystraszyć. Diabeł to nie jest uczeń, żeby go uczyć. To też nie jest w ogóle postać, którą przekonasz do czegoś intelektualnie. Ja ci szatanie wytłumaczę, dlatego ty nie powinieneś. Bo tobie naprawdę grożą poważne konsekwencje. Rozumiesz? To szatana nie rusza. Jego rusza strach. Strach. Każdy z nas czuł strach. Czuliście to. Wiecie, co to znaczą odczucia lękowe. Czy wy rozumiecie, że odczucia lękowe są częścią osobowości szatana? To, że kiedykolwiek czułeś jakiś lęk, jakikolwiek, to znaczy, że on ci udzielił siebie. On się boi. Jego można wystraszyć. Normalnie wystraszyć. Normalnie diabeł może walić w pory ze strachu. Rozumiecie to? To jest w ogóle możliwe. To jest możliwe, żeby tak go załatwić. Nie dyskutować, nie przekonywać, tylko spacyfikować. Rozumiesz? Dlatego jest napisane, ucieknie od ciebie. On nie odejdzie od ciebie spokojnie, tylko on się zerwie. On w ogóle będzie spanikowany, będzie, nie no, co za jazda, stąd trzeba wiać. Stąd trzeba wiać. Zachowania tego człowieka są w ogóle irracjonalne. On jest agresywny. Rozumiesz? On się zachowuje w dziwaczny sposób. Tak? Przede wszystkim jakiś czujny jest. Co ja zacznę skrobać, to on to wszystko słyszy. On to wszystko widzi. Paweł mówi, działania szatana są nam dobrze znane. Jak to jest możliwe? Wtedy, kiedy jesteśmy skupieni. Kiedy jest w nas koncentracja wewnętrzna. Kiedy jest w nas cisza. Rozumiesz? Kiedy jest w nas porządek. Kiedy stosujemy Boże prawdy i uznajemy je za ostateczność. Kiedy nie dyskutujemy z Bożymi prawdami, tylko je realizujemy i wtedy płynie moc. Aby być uważnym i spokojnym, potrzebujemy życia modlitewnego. Dlatego jest takie parcie na życie modlitewne. Myślicie, że dlaczego? Ja mówię ciągle o tym życiu modlitewnym. Po co? Bo to jest w ogóle sposób na osiągnięcie wewnętrznej równowagi. 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 Proszę bardzo. Kto z was chodzi na stałe kompromisy ze sobą teraz w takiej dziedzinie? Powiem i wytłumaczę. Mogąc wstać z łóżka, decydujesz, żeby modlić się w łóżku. Proszę. Brawo. Kto jeszcze? Tak? No śmiało, śmiało. To nie wstyd. No. Wstyd to tak dalej robić. Wstyd to robić tak dalej. Czemu? Bo to trzeba zrobić coś, tak? Co stworzy nam środowisko, gdzie modlitwa będzie szczególna. Chcesz dobrego życia modlitewnego? Wyjdź z miejsca, w którym komfortowo czujesz się fizycznie. Zobaczysz, jak dokręcisz modlitwę. Ja pamiętam, jak ja to ćwiczyłem. Rozumiesz, o co chodzi? Jak ja to ćwiczyłem, kiedy Duch Święty pobudzał mnie do tego, żebym się modlił w nocy, żebym wychodził z łóżka. Rozumiesz? Diabeł mnie przekonywał, żebym tego nie robił. Pamiętam, kiedyś stałem w nocy w kuchni i modliłem się.
A on do mnie mówił, żebym uklęknął. Bardzo chciał, żebym uklęknął. Diabeł chciał, żebym uklęknął. Mówił, uklęknij. Albo połóż się na twarzy. To były jego stałe, standardowe teksty. Uklęknij albo połóż się na twarzy. A ja wiedziałem, że to jest szatan. To szatan do mnie mówił, żebym uklęknął. To szatan do mnie mówił, żebym położył się na twarzy. Ja pamiętam, kiedyś mu powiedziałem, mówię, posłuchaj, jeszcze raz się do mnie odezwiesz, to będę stał na jednej nodze do rana. Jestem uparty jak muł. Będę się modlił na jednej nodze. Wiecie, dlaczego o tym wam mówię? Bo modlitwa odpowiednio użyta spowoduje w tobie wewnętrzną dyscyplinę. Rozumiesz? Dyscyplinę. Dyscyplinę. Najwięksi karatecy, ludzie sportu wschodu są ludzie medytacji. Medytacji. Oglądamy Bruce'a Lee, który w ogóle robił takie rzeczy. Bruce to był człowiek medytacji. Rozumiecie? Nie medytacji 15-minutowej, 30-minutowej, tylko wielodniowych medytacji. Dlaczego? Bo wewnętrzna równowaga tego człowieka powodowała... W ogóle widzieliście, jak Bruce Lee walczył? To jest w ogóle... To, co on robił, to jest dla mnie... Człowiek miał jedną rękę opuszczoną. W ogóle ja nigdy tego nie widziałem u żadnego w ogóle wojownika. Nigdy. On tak stał. Ręka, mówisz, jak miał złamaną. Ja mówię, przecież to jest w ogóle wbrew. Wbrew w ogóle czemukolwiek. No facet gardy nie trzyma, rozumiesz? Przecież, a on se chodził, rozumiesz? A on był tak skupiony na każdym ruchu przeciwnika, że zanim przeciwnik zdążył wykonać mikroruch, to dostawał w łeb od niego. Taki był Bruce, obejrzyjcie go sobie. Co on robił? On w ogóle nie chciało mu się ręki podnosić nawet. Chodził, wiesz o. Modlitwa spowoduje, że będziesz skupionym człowiekiem. Skupionym. Bo w modlitwie zaczynasz skupiać się na Bogu, na Bożych prawdach. Uczysz się tego. Modlitwa to nie jest w ogóle skok w jakąś nadprzestrzeń. Rozumiesz? Ludzie, nie wiem, czasami ludzie, mam wrażenie, że no mają chyba intencję modlitwy pochrzanioną. Modlitwa to jest skierowanie na Boga bez żadnych dodatkowych celów. Żadnych. Co tam się wydarzy, to jest wielka tajemnica. To jest pewnego rodzaju przygoda. Każda modlitwa jest przygodą. Idę się skierować na Boga. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale co będę robił? Będę mój umysł przyzwyczajał do tego, tak, że punktem wyjścia jest Bóg. Bóg znaczy Jego prawdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego rozkładał. A to nas prowadzi do prostej konkluzji. Jeśli masz słabe życie modlitewne, to słabo się bronisz i słabo atakujesz. Po prostu. Ludzie słabo się bronią i słabo atakują, mają słabe życie modlitewne. Ich życie modlitewne jest po prostu słabe. No. Są nieskupieni, rozedrgani, niespokojni. Rozumiesz? Myślą o tysiącach rzeczy, ich mózg działa jakby, ich umysł działa jakby swoim życiem. Leżę sobie, tu sobie myślę, tam sobie myślę, taki jestem w ogóle duży w środku. Wiesz, o co chodzi? W ogóle... No przecież ty jesteś, ty aż się prosisz, żeby do ciebie przyjść i coś ci ukraść, no. Rozumiecie? Ja jak byłem złodziejem kiedyś, jak ja patrzyłem na takich ludzi, kurczę, mówię, ty aż się prosisz, żeby mu coś zabrać. Rozumiesz? To... Popatrzcie, w czasach, kiedy byłem przestępcą, okradano jeszcze samochody. Gdzie to już się nie kradnie samochodem, czasem jakiś samochód ukradno to pod zamówienie. A żeby okraść samochód od środka, to się w ogóle teraz. A teraz, żeby samochód okraść od środka, to komu to do głowy przyjdzie? Rozumiesz? No ale kiedyś się i kradło samochody notorycznie, i okradało się samochody. Nie było tak, że zostawiałeś coś w samochodzie. Teraz zostawisz sobie coś w samochodzie, no to musi być naprawdę jakiś naćpany kretyn, co ci wybije szybę i ci zabierze laptopa. To już musi być naprawdę... Rozumiesz? Wiesz? Ale w tamtych czasach... Co ja funkcjonowałem jako przestępca, to była norma.
I wiecie, były sposoby na to, żeby ci ktoś, bo ty, nikt nie wiedział, że jesteś przestępcą, że jesteś z miasta. Rozumiesz? Zostawiałeś samochód, tak? I teraz, żeby ci ktoś nie ukradł samochodu, trzeba było zrobić prostą rzecz. Położyć na przedniej szybie kij baseballowy. Wtedy wiedzieli chłopak z miasta. I każdy się zastanowił 10 razy, zanim ci stuknął furę. Bo wiedział, że jak w ogóle ci stuknie furę, a jesteś bandzior, to bandzior cię znajdzie, wywierci ci dziurę w nodze, rozumiesz, zapłacisz 2 razy za furę i koniec, będziesz miał dziurawą nogę. To się nie opłacało kraść samochodów z baseballem w ogóle. Czego się bali złodzieje? Nie bali się policji. Nie bali się kodeksu. Wiecie, czego się bali? Bali się pały. Diabeł się boi pały. Pały się boi. Tego się boi. A inaczej jak jesteś taki, to cię okradnie. Rozumiesz? Przyjdzie cię okradnie, zabierze ci coś. Zabierze ci coś z małżeństwa, zabierze ci coś z rodzicielstwa, zabierze ci jakieś pieniądze, zabierze ci zdrowie, relacje ci zabierze, coś, służbę ci zabierze, coś ci będzie chciał zabrać. Bo zobaczcie, podatny gość, on nie chroni swojego terenu. Co to za teren? Rozumiesz? Co to jest za teren? Ale zrób środowisko, w którym diabeł będzie widział, że jesteś zabezpieczony. Pokaż mu twoje skupienie. Nie pokazuj mu swojego chaosu. Czy wy uważacie, przyjaciele, że szatan nie widzi waszych nerwów? Że wy się na przykład denerwujecie na kogoś? Że wy w ogóle się kłócicie w domu? Uważacie, że diabeł tego nie widzi? Że są wierzący, odrodzony z Bożego Ducha ludzie, oni w domu się kłócą? Albo oni się nie odzywają do siebie w ogóle? Uważacie, że diabeł tego nie widzi? Uważacie, że diabeł nie widzi tego, że ktoś się boi? Taki jestem w jego rzecz. Uważacie, że diabeł nie widzi tego, jak w ogóle lękliwie oglądasz w ogóle telewizję i patrzysz, jak daleko Putin się posunął? Jaki to kryzys teraz? Uważasz, że diabeł nie widzi tego, że sprawdzasz w internecie, ile będzie teraz gaz kosztował? Ile węgiel? Uważasz, że co? Że on jest ślepy? On nie jest ślepy. On widzi to. Widzi to. Jak widzi leszcza, rozumiesz? To idzie go walnąć. Jak widzi leszcza, to idzie go walnąć. Bo wali się leszczy. Rozumiesz? Nie wali się innych. Jak widzi, że się boisz o zdrowie. Albo że na przykład zdrowie ci szwankuje, a ty w ogóle sobie, jakoś tamten w ogóle, wiesz, że to mówię, okej. Wjeżdżamy w niego dalej. Zabraliśmy mu tyle zdrowia, teraz mu tyle zabierzemy. A potem tyle. A potem go zabijemy na końcu. Rozumiesz? On szuka takich. Szuka niechronionych terenów. Szuka nieskupionych ludzi. Szuka ludzi nieskoncentrowanych. Takich ludzi szuka. On nie szuka kozaków. Rozumiesz? Ja w ogóle wiem przypadki, że na przykład jacyś tam złodziejaszki uliczni napadli na dobrze zbudowanego faceta, to wiecie w ogóle, jakie to są przypadki? Jakieś mikrony. Żaden bandzior uliczny nie napadał na dobrze zbudowanych, wysokich mężczyzn. Rozumiecie? No bo w ogóle, wiesz, dobrze zbudowany, wysoki mężczyzna, to by mu odwinął i koniec. Jak on zobaczył babcię, atakował babcię. Zabrał torebkę babci albo coś tam, wiesz, o co chodzi. Rozumiesz? Tak jest zawsze z każdym. Na naszym terenie w ogóle był człowiek, który był gwałcicielem. On gwałcił te, które się go bały. Nigdy nie zgwałcił tej, która się go nie boi. Chciał kiedyś Agatę zgwałcić, proszę ciebie, ta ściągnęła majtki, mówi, dobra, kozaku, dawaj. Człowieku, i koniec, po robocie było. Na ulicy mu ściągnęła majtki. Już było po chęci gwałtu. Już chłop, człowieku, było po gwałcicielu. Człowiek, on ćwiarę za gwałty odsiedział. A tak go zrobiła, człowieku, rozumiesz, 5 minut.
Dawaj, mówi. Co go napędzało? Strach. Zobaczył, że się go nie wystraszyła, nie przyszedł. Co nie mógł? Diabeł nie mógł przejść strefy zabezpieczenia. Rozumiecie, o co chodzi? Nie mógł. Nie było dziury lękowej. Ja bardzo chcę, żebyśmy to zrozumieli. Nasze tereny muszą być zabezpieczone. Musimy wierzyć w zasady Boże, którymi zabezpieczamy nasze tereny. Nie możemy olewać tych rzeczy, mówić, jakoś będzie. Nie, nie będzie. Będzie tak, jak mówi Bóg. Będzie tak, jak mówi prawda Boża. Tylko tak będzie, inaczej nie będzie. Reszta to jest mrzonka, twoja iluzja, wyobrażenie. Ale jeśli zastosujesz Boże zasady, diabeł się nie przemknie. Będziesz go słyszał z daleka. Będziesz czuł go. Rozumiesz? Będziesz go czuł. Jak znajdziesz sposób, a Bóg pokazuje, jaki sposób, rozumiesz, jest na niego, to on będzie musiał się wycofać. Jest taki film Marvela, Czarna Wdowa. I tam jest taki łobuz, co manipuluje ludźmi. I robi takie numery, że programuje osoby w ten sposób, że jeżeli czują jego zapach, rozumiecie, to nie mogą go tknąć, nie mogą go zabić. I dziewczyna, która załapuje to, że tak jest, wie, że musi wyeliminować, musi jakby zniszczyć sobie nerw odpowiedzialny za węch. I przy nim wali głową w ogóle w biurko, łamie sobie nos, rozumiesz? I blokuje sobie w ogóle nerw węchu. W ten sposób, rozumiesz? Facet przestaje być dla niej niebezpieczny i ona go zabija w konsekwencji. Na diabła są sposoby boskie. Trzeba Boga słuchać. Boga słuchać. Żeby Boga słuchać, trzeba się modlić. Rozumiecie? Jak już wcześniej powiedziałem, największe obrony, największe ataki rozgrywają się w naszych umysłach. To tak, to tam jest cały czas walka. Tam walczą ze sobą myśli. Tam ścierają się przeciwstawne emocje. Rozumiecie? To umysł jest najbardziej atakowany przez diabła. W umyśle najlepiej potrafimy się też bronić przed szatanem. To tam wszystko. Również za pomocą umysłu zdobywamy tereny. Tereny zdobywamy. Rozumiecie? Zawsze pierwsza jest myśl. Zawsze diabeł najpierw myśl będzie atakował. Rozumiesz? Zobacz. Ile razy przyszła ci do głowy myśl, która nie była Boża. I teraz zobacz, jak szybko reagujesz. Weź się przeanalizuj. Czy pozwalasz sobie na kolejną myśl, na kolejne zdanie, na kolejne rozważenie tematu? Raptem patrzysz, ty godzinę jesteś w tym temacie już. Godzinę, godzinę, godzinę. A przecież to była myśl nieboża. Na przykład, jak ja sobie poradzę finansowo? Taka myśl przyszła do głowy. Taka myśl. I teraz w ogóle. I teraz zobacz, co zrobiłeś z tą myślą. No tak, faktycznie, no w tym miesiącu to tak jest tak, no bo to jest tak. I zaczyna się kleić. Jedno się dokleja, drugie się dokleja, trzecie się dokleja. Patrz, godzinę jesteś w tym. Godzinę. Jak ja sobie poradzę finansowo? Taka myśl. Prawidłowa odpowiedź w myślach. Bóg jest ze mną. Ja nie wiem. No, prościej nie można. Rozumiesz? Mało w myśli, słowem. Bóg jest ze mną. Mało jednym słowem, 1000 słów.
Co za problem wypowiedzieć 1000 słów, Bóg jest ze mną? Ja nie wiem. Mało słowo? Biorę oszczędności i idę coś sobie kupić. Właśnie teraz. Ludzie! Ale można zacząć myśleć o tym, co przyszło do głowy. Atak. Przykład ataku myślami. Pokazałem obronę. Atak w myślach. Siedzisz sobie i zamiast myśleć o rzeczach, które nie są istotne, zaczynasz atakować teren diabła w myślach. I brzmi ten atak w ten sposób. W tym tygodniu będę 2 razy więcej głosił Ewangelii niż w zeszłym. Zrobię to, to, to i to. Robisz plan. Atakujesz teren diabła w myślach. Atakujesz go już. Za chwilę dodajesz do tego słowa. Po czym wprowadzasz tą rzecz w czyn. Zaatakowałeś teren diabła. I tak z masą innych rzeczy ludzie. Wszystko się zaczyna tu. A więc widzicie, Bóg jasno powiedział nam, jak działać. My nie mamy wymówki. My nie możemy się od tego w ogóle gdzieś odwoływać. Każdy z nas, z Bożych ludzi, ma moc do obrony i ataku. I bardzo Cię proszę, nie zaniedbaj tego. Nie próbuj tego obejść. Zastosuj te rzeczy, przesłuchaj ich jeszcze kilkakrotnie. Zobacz, jak te rzeczy ze sobą się łączą. Nie myśl, że ominiesz któryś z elementów. O, ja się tak nie muszę skupiać, ja nie muszę takiej koncentracji budować. Nie, nie, nie. Właśnie muszę. Ja osiągnę najwyższy poziom obrony i ataku. Najwyższy poziom. Będę najlepiej broniącym się chrześcijaninem i będę najmocniej atakującym chrześcijaninem. I nieważne, jakie jest Twoje poletko, bo coś Wam powiem. Jednego poletko będzie ogromne, wielkie pole, na którym działasz. Innego poletko będzie malutkie. To będzie poletko jego życia, takiego niedużego życia. Tam nie będzie wielkiej służby, tam nie będzie, ale to na tym poletku musi być człowiek człowiekiem obrony i człowiekiem ataku. Każdy z nas. Nigdy nie możesz się zadowolić tym, rozumiesz, że no, ja już w sumie osiągnąłem pewne rzeczy i teraz już dalej nie będę szedł, będę szedł. Nieważne, ile masz lat, nieważne w ogóle, jak małe jest to poletko, powiększaj go sobie na swoim poziomie. Przez cały czas broniąc się i atakując. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za to, że Słowo Twoje ono dociera do każdego z nas i zmienia nas. Dziękuję Ci, że Słowo Twoje ono powoduje, że stajemy się większymi w Chrystusie Jezusie. Ojcze, my od dzisiejszego dnia będziemy skuteczniejsi w tym, co się nazywa zarówno obroną duchową, jak i atakiem duchowym. Ojcze, my nie stracimy niczego z tego, co dzisiaj przyjęliśmy. Przez imię Jezus. Amen.